W ostatnią niedzielę, to jest 25 listopada 2018 roku, w kościele Sióstr Wizytek przy krakowskim przedmieściu odprawiono mszę świętą, mszę świętą dziękczynną. Dziękowano Panu Bogu za wspaniałą prezydenturę pani Gronkiewicz-Waltz. Mszę świętą koncelebrował ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, a wraz z nim m.in. ksiądz Andrzej Luter, ksiądz Kazimierz Sowa, ojciec Wacław Oszajca. A w ławkach dla wiernych zasiedli m.in. były prezydent Bronisław Komorowski oraz dawna premier Hanna Suchocka. A więc jak widzimy, towarzystwo znakomite. Kładziemy te kolejne kadencje cały jej wysiłek na ołtarzu, aby Panu Bogu podziękować za to wszystko, co się stało w tym czasie, pod jej kierownictwem i z jej inspiracji, powiedział w niedzielę kardynał Kazimierz Nycz. I co jeszcze powiedział kardynał? Że pani Gronkiewicz-Waltz potrafi już tu na ziemi budować Królestwo Boże. Mało tego, kardynał Kazimierz Nycz stwierdził, że pani prezydent Gronkiewicz-Waltz zawsze była zaprzyjaźniona z Panem Bogiem i z Kościołem. Zaprzyjaźniona w tym najgłębszym wymiarze, gdzie w sumieniu, w sercu dokonuje się decyzja człowieka, gdzie się dokonuje ta święta inspiracja. Wobec takich faktów musimy dojść tylko do jednej słusznej konkluzji. Pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, santo subito! Pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, santo subito! I to jest właściwa święta na obecne czasy. Właśnie potrzebujemy takich świętych, którzy by przybliżali nam rzeczywistość naszych czasów. I to jest właściwa święta. I jeszcze jeden taki mały szczegół. Kardynał Kazimierz Nycz starał się o uzyskanie pozwolenia na wybudowanie w centrum stolicy, na gruncie archidiecezji warszawskiej przy parafii świętej Barbary, kilka wieżowców. Nawet jeden z tych wieżowców niektórzy krytycy tego przedsięwzięcia nazwali Nycz Tower. Były w związku z tym pewne protesty i to nawet ze środowisk katolickich, które uważały, że to zaburzy charakter tego miejsca, tej enklawy starej Warszawy. No ale zdaje się, sprawa idzie w pozytywnym kierunku, to znaczy te wieżowce będą wybudowane. I proszę sobie wyobrazić, jak to będzie pięknie, jak w cieniu tych wieżowców powstanie pomnik świętej prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz i można będzie przyjść po ten pomnik tak spokojnie, popatrzeć, podumać i zapalić racę.